Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Roma Radwańska i jestem edukatorką w Muzeum Narodowym w Warszawie. Goszczę Was dzisiaj w swoim domu, ale mam nadzieję, już niebawem spotkamy się w galeriach muzealnych. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o malarzu, którego twórczość, wydaje mi się, będzie dla Was bliska i znajoma. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie Tadeusz Makowski. Za życia był to artysta bardziej znany we Francji, w Paryżu, chociaż urodził się w Polsce, w Oświęcimiu. Był oczkiem w głowie swoich rodziców i ze względu na niego, gdy miał 11 lat, rodzina przeniosła się do Krakowa po to, by zapewnić mu godziwą, dobrą, rzetelną edukację. W Krakowie, na rogu Grodzkiej i Dominikańskiej, jego tata założył malutką kawiarnię. Tadeusz Makowski w dzieciństwie miał wypadek, sam w sobie przykry, ale jego konsekwencje być może wpłynęły na przyszłe życiowe decyzje artysty. Otóż, gdy był dzieckiem, uległ poparzeniu i przez długie tygodnie musiał przebywać zamknięty w domu. I wtedy, jak sam mówi, z nudów zaczął malować i rysować. Wróćmy do kawiarni założonej przez tatę Tadeusza Makowskiego. Być może zbierali się w niej artyści tamtych czasów: Kazimierz Przerwa-Dettmajer, Stanisław Wyspiański czy Tadeusz Boy-Żeleński. Młody Tadeusz Makowski wędrował po uliczkach krakowskich, zaglądał do kościoła mariackiego, podziwiał piękny gotycki ołtarz Wita Stwosza i nasiąkał artystyczną atmosferą tego miasta. Jego ojciec bardzo chciał, by jego syn studiował matematykę, ale koniec końców Tadeusz Makowski zaczął studiować filozofię i filologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesował się bardzo teatrem i w tamtym czasie zaczął bywać w kabarecie, który się nazywał Zielony Balonik. Kabaret ten mieścił się w kawiarni, która nazywała się Jama Michalikowa. Zbierali się tam artyści młodopolscy. Wystawiano skecze, szopki noworoczne, i Tadeusz Makowski, który już wtedy porzucił filologię i filozofię i zaczął studiować w Szkole Sztuk Pięknych, zajął się robieniem kukiełek dla artystów występujących w kabarecie Zielony Balonik. Jest to informacja ważna i do robienia kukiełek, pacynek jeszcze w tej opowieści na pewno wrócimy. Przyjrzyjmy się autoportretowi Tadeusza Makowskiego. Ja mam tutaj ten portret w tablecie, a Wy go widzicie na ekranach swoich komputerów. Widzimy młodego mężczyznę z paletą w dłoni. Już wiecie o tym, że artyści bardzo często malowali siebie samych z narzędziami swojej pracy. Obraz jest utrzymany w jasnej tonacji, w takich szarościach, srebrzystych szarościach. Tadeusz Makowski sam mówił, że nie lubił silnych kolorów, bo wydawały mu się, że wrzeszczą. Popatrzcie, co jest najważniejsze na tym obrazie, popatrzcie na spojrzenie artysty. Bardzo uważnie przygląda się w tej chwili nam, ale wierzcie mi, na pewno takie uważne spojrzenie spoczywało na otaczającym artystę świecie, na naturze, na przedmiotach i na ludziach. Artyści tak właśnie światu się przyglądają. I przez całe swoje życie Tadeusz Makowski bardzo uważnie patrzył na to, co tworzyli inni artyści. Uczył się od nich. Czy myślicie, że malarz od razu wie, jak malować, co malować, w jaki sposób malować? Tak nie jest. I wierzcie mi, że długie lata zajęło Tadeuszowi Makowskiemu dojście do swojego własnego stylu. Tak naprawdę wypracował go on dopiero, gdy miał 46 lat. W Szkole Sztuk Pięknych Tadeusz Makowski spotkał dwóch bardzo ważnych nauczycieli: Jana Stanisławskiego i Józefa Mehofera. O Janie Stanisławskim już Wam opowiadałam. To ten ogromny mężczyzna, który malował malutkie obrazy. To ten artysta, który jako nauczyciel wyprowadzał studentów w plener i namawiał ich, by bardzo dokładnie przyglądali się naturze. Tadeusz Makowski został jednym z ulubionych studentów Stanisławskiego. Od mistrza nauczył się bardzo, bardzo uważnie patrzeć na świat przyrody i szukać w niej odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania.
Także Stanisławski nauczył malarza, jak używać koloru, jego intensywności i znaczenia. Kolejnym profesorem szkoły krakowskiej, który wywarł wpływ na Tadeusza Makowskiego, był Józef Mehofer, twórca monumentalnych witraży i bardzo dekoracyjnych obrazów. W 1908 roku z wyróżnieniem Tadeusz Makowski kończy naukę w krakowskiej uczelni i wyrusza do Paryża. Paryż tamtych czasów to było centrum sztuki europejskiej. Tam zwiedza galerie, zagląda do Luwru i uczy się pilnie. W Paryżu Tadeusz Makowski poznał twórczość Paula Cézanna, artysty, który wpadł na taki pomysł, że wszystko, co widzimy w naturze, możemy namalować za pomocą brył geometrycznych, za pomocą kuli, za pomocą walca i za pomocą stożka. Zapamiętajcie te bryły, będziemy ich szukać w obrazach Tadeusza Makowskiego. Wybuch I wojny światowej zastaje Tadeusza Makowskiego w Paryżu. Musi on jednak Paryż opuścić, bo jest obywatelem monarchii austro-węgierskiej, a ta pozostaje w stanie wojny z Francją. Na zaproszenie Władysława Ślewińskiego jedzie do Bretanii. Tam powstają pejzaże, tam powstają wspaniałe wizerunki kwiatów, tam także po raz pierwszy bohaterami obrazów Tadeusza Makowskiego są dzieci. Wraca na chwilę do Paryża i tu też ważny moment, bowiem dla zarobku zaczyna produkować lalki. Z Paryża wyrusza w kolejną podróż, tym razem do górzystej Auvergne. Tam, w lokalnym muzeum, podziwia obrazy mistrzów flamandzkich i holenderskich. Artyści ci bardzo często na swoich obrazach przedstawiali zabawy ludowe, oberże, wesela wiejskie. Idąc ich tropem, Makowski przygląda się lokalnej ludności, przygląda się także dzieciom. Podziwia ich szczerość, podziwia ich bezpośredniość, podziwia okazywane bez skrępowania emocje. I tak dzieci stają się głównymi bohaterami jego twórczości. Zapraszam Was do świata obrazów Tadeusza Makowskiego, którego głównymi bohaterami są dzieci. Popatrzcie na pierwszy obraz, jego tytuł Kapela dziecięca. Jak myślicie, czy autor może zacząć malowanie obrazu od dowolnego momentu, zaczyna od dowolnej postaci? Na pewno tak nie jest. Kompozycja obrazu jest sprawą bardzo ważną. I spójrzcie na ten obraz. Nie tylko ogranicza go rama. W środku obrazu mamy także dodatkową ramę. Tworzy ją po lewej stronie pień drzewa, a po prawej stronie również zielone drzwi i próg domu, na którym siedzi kotek. Na dole widzimy dolną krawędź obrazu, czyli to jest płot, a ponad głowami dzieci widzimy framugę okna. Czyli w środku ramy obrazu mamy taką dodatkową ramę. Możemy także wyznaczyć bardzo wyraźnie przekątne tego obrazu. Popatrzcie, ciągniemy ją od klatki z kanarkiem po prawej stronie w dół aż do koguta. A potem od wspomnianego kota ciągniemy linię aż do okienka, które się znajduje w górnym lewym rogu obrazu. Obraz ma bardzo, bardzo przemyślaną kompozycję i uchodzi za jeden z najlepiej zakomponowanych obrazów w sztuce polskiej. Przedstawia muzykantów. Ale też popatrzcie, gdybyśmy pociągnęli kreskę u góry wzdłuż kapeluszy muzykantów, a na dole wzdłuż bębenków, to uzyskalibyśmy takie spłaszczone koło, czyli elipsy. Obraz jest wesoły, dzieci grają skoczne melodie, a z okna u góry przyglądają się im wieśniacy. Kolejny obraz. Obraz bardzo ważny. Tytuł tego obrazu to Życie jest krótkie, a sztuka jest długa. I cóż my widzimy na tym obrazie? Widzimy dwie postacie dziewczęce, to są siostry bliźniaczki albo bardzo, bardzo do siebie podobne siostry. Między nimi u góry widzimy starszą panią, ma taką kryzę wokół twarzy. Na dole koza, dzieci trzymają
bukiet, jedna dziewczynka bukiet kwiatów, druga trzyma lalkę. Popatrzcie, jak są pięknie ubrane. Ta dziewczynka po lewej stronie w taką szarą sukienkę z przedłużonym stanem. Dziewczynka po prawej stronie w suknię granatową. Mają bardzo wymyślne kapelusze. Ta po prawej ma kapelusz ozdobiony owocami, a ta po lewej takimi trawkami. Skąd ten tytuł? Życie jest krótkie, a sztuka jest długa. No bo spójrzcie, jest to obraz symboliczny. Te młode dziewczynki symbolizują młodość, a ta starsza pani oczywiście wiek dojrzały albo wręcz starość. Też popatrzcie na to, co jest wokół przedstawienia. Są to winogrona, dojrzałe winogrona, ale nie wszystkie liście są zielone. Popatrzcie, niektóre z tych liści są już zwiędłe, poczerwieniały i są postrzępione. Artysta chce nam powiedzieć, że życie ludzkie trwa bardzo krótko, natomiast sztuka jest wieczna. Tadeusza Makowskiego nie ma z nami już od bardzo, bardzo wielu lat, ale wciąż możemy podziwiać ten wspaniały obraz. I kolejny obraz, zupełnie inny, przedstawia kąpiące się dzieci. I taki jest też tytuł Kąpiel. Spójrzcie na te postacie. Mówiłam Wam o fascynacji Tadeusza Makowskiego, fascynacji sztuką Paula Cézanna i o tym zdaniu Paula Cézanna, że wszystko w naturze można przedstawić za pomocą trzech brył: kuli, walca i stożka. I spójrzcie, jak namalowane są te postacie. Widzimy tutaj mnóstwo prostokątów, mnóstwo trójkątów, na przykład to dziecko po lewej stronie ma nos w kształcie trójkąta, a całe jego ciałko składa się z takich większych i mniejszych prostokątów. Radość jest na tym obrazie, dzieci pluszczą się w wodzie, spójrzcie, ta dziewczynka na pierwszym planie chętnie tapla się w wodzie, a zgadniecie, z której strony świeci słońce, przyjrzyjcie się uważnie. Prawe połówki ciał dzieci są dużo, dużo jaśniejsze. Z tamtej strony na pewno świeci słońce. I kolejny obraz, troszkę inny, przedstawia dwie dziewczynki zasłuchane w śpiew kanarka. Widzimy go w klatce po prawej stronie. U moich dziadków był kanarek i pamiętam, jak pięknie śpiewał. Nie było wtedy dla dzieci takich atrakcji jak teraz. I takie zwierzątko w domu, no, było wielką przyjemnością. Spójrzcie na twarze tych dzieci. Ta dziewczynka po prawej stronie, znieruchomiała, zasłuchana w trele kanarka. Spójrzcie na jej oczy, tak błyszczą. Ta dziewczynka po lewej stronie, wpatrzona może w tego ptaka, a może w przestrzeń, też słucha jego treli. Kolory są bardzo subtelne, stonowane, brązy, trochę różów. Popatrzcie na fikuśny kapelusz dziewczynki, która stoi po lewej stronie. I kolejny obraz. Dzieci wracają ze szkoły. Jedno pod pachą ma tornister, drugie koszyk. Ten obraz też jest bardzo starannie zakomponowany. Mam dla Was zadanie, policzcie, ile tutaj jest trójkątów. Począwszy od tego trójkąta w prawej dolnej części obrazu, aż po trójkąt u góry, w który wpisane jest niebo i wierzchołki drzew. Także trójkątne są czapki na głowach dzieci. W tle majaczą zabudowania jakiegoś miasteczka. Dzieci idą do domu po pracy w szkole. Obraz jest bardzo ciekawy pod względem kolorystycznym. Mamy tutaj mnóstwo brązów, mnóstwo pomarańczy, kolory zgaszone, ale ciepłe i bardzo przyjemne. I kolejny obraz. Tym razem przedstawia życie nadmorskiego miasteczka. Na pierwszym planie widzimy rybaka, który wrócił z połowu i przywiózł mnóstwo owoców morza. Widzimy liczne kraby w sieci. Dwójka dzieci, dziewczynek, przygląda się połowowi, przygląda się temu, co on przywiózł. Mieszkańcy wioski także wylegli, żeby się przyjrzeć, co też udało się złowić rybakowi. I popatrzcie, mamy całą gromadkę dzieci po prawej stronie, w głębi widzimy starszych ludzi o laskach i na samej górze niebieszczące się niebo. Także tutaj na tym obrazie, na pierwszym planie mamy tak jakby martwą naturę, ukazującą kolorowe, jeszcze wilgotne kraby. Kolejny obraz to wiejskie podwórko.
można się na nim znakomicie bawić. Popatrzcie, jak ono wygląda. Po lewej stronie te wielkie bale, to jest jakby urosły do niewiadomych rozmiarów płot. Za tym płotem widzimy gromadkę dzieci, a w centrum przedstawienia jest piesek. Jeszcze tego pieska spotkamy. Dwójka dzieci obejmuje się, a może to jest mama, która obejmuje córkę. Dziewczynka po lewej stronie trzyma kotka, a zza tego ogromnego płotu wyłania się królik. Taki mikroświat zabaw dziecięcych. Za płotem widzimy miasteczko, drogę, która prowadzi aż do kościoła, a hen, daleko widzimy pociąg. Spójrzcie na te kłęby dymu dobywające się z komina. Kolejny obraz jest moim ulubionym obrazem. Przez wiele lat jego reprodukcja wisiała w moim pokoju. Przedstawia dwójkę dzieci, może to są dziewczynki w takich sukieneczkach, i pieska. Czule się obejmują i wpatrują się w nas. Spójrzcie, jak namalowane są ich buzie. Ich głowy to są kule, oczka także są takimi kulami brązowymi wpatrzonymi w nas. Jedno dziecko to mniejsze, ma nosek w kształcie trójkąta, a to dziecko po prawej stronie ma nosek w kształcie trapezu. Popatrzcie, jak są ładnie ubrane, jak dobrane są ich pasiaste podkolanówki do koloru ich sukieneczek. Po lewej stronie, przytulony do nich, ich przyjaciel, piesek. Wygląda na tego samego, którego widzieliśmy na poprzednim obrazie. Za dziećmi widzimy ceglaną ścianę. Kolejny obraz przedstawia pokój dziecięcy. Jest to malutkie wnętrze z dużym stołem. Widzimy tu czwórkę dzieci. Jedno z dzieci siedzi przy stole. Dzieci po prawej stronie mają na głowach szpiczaste czapeczki, ta postać po lewej stronie też ma taką czapeczkę. Ten obraz troszkę przypomina scenę teatralną, troszeczkę domek dla lalek. Zresztą spójrzcie, jak namalowane są te postacie. One przypominają troszeczkę postacie zbudowane z klocków Lego, prawda? Składają się właśnie z takich geometrycznych brył. Nogi są jak walce, tułowie jak prostopadłościany. No i trójkątne czapki na głowach. Spójrzcie, jak porządnie jest na tym obrazie. Po prawej stronie widzimy w kącie ustawioną miotłę. A cóż tu się dzieje? Dzieci idą na ryby. Popatrzcie, jak namalowane są ciała dzieci. Znów widzimy te bryły geometryczne. Okrągłe oczka, trójkątne nosy albo nosy w kształcie trapezów. Dzieci mają przyrządy do łowienia, siatki do łowienia ryb, wiaderko. Spójrzcie, jak niezwykłe jest tło tego obrazu. Namalowane takimi różnobarwnymi, brązowymi, żółtymi, beżowymi plamkami. Może to są promienie słońca, które odbijają się w wodzie. Spójrzcie na oczy chłopca po prawej stronie. Jak jest podekscytowany. Przygląda się nam i już jest w drodze na ryby. Już jest bardziej zajęty przygodą, która go czeka. Kolejny obraz jest bardziej liryczny. Widzimy dwóch chłopców z fujarkami. Te fujarki wyglądają tak, jakby zostały przed chwileczką wystrugane z drewna. Obydwaj chłopcy mają trójkątne czapki na głowach. Są bardzo przemyślnie ubrane. Ten po prawej stronie ma pasiastą bluzeczkę. Ten po lewej stronie ma brązowe spodenki i też taką kamizelkę. Zasłuchani są, popatrzcie na ich oczy, zasłuchani są w dźwięki muzyki płynącej z ich instrumentów muzycznych. Na kolejnym obrazie znowu zabawa, tym razem szermierka. Popatrzcie na rozbawione twarze tych dzieci. Jedno z dzieci ukryte jest za drzwiami, reszta dzieci, czyli pozostała dwójka, jakby się czaiły, żeby go zaatakować. Ale uczestników zabawy jest dużo więcej. Spójrzcie, ile tamtych floretów czy też szpad widać w tle. Nad wszystkim widzimy roześmiane, żółte, wesołe słońce. A nad drzwiami jakiś kształt, przypomina to budkę dla ptaków, z takim śmiesznym, żółtym, szpiczastym nosem. A to zoo dziecięce. Dzieci wiejskie rzadko kiedy miały okazję albo w ogóle nie miały okazji pójść do zoo. Ale
nic nie stało na przeszkodzie, żeby to zoo mogło być na podwórku. I popatrzcie, ileż tutaj mamy zwierząt. Po lewej stronie widzimy indyka, tuż obok jest królik z bardzo długimi uszami. Stoją trzy kurczaczki, za nimi być może ich mama przygląda się, żeby sobie nic nie zrobiły. Rozkraczony kogut po prawej stronie, a u góry popatrzcie, na jakiejś półce, na występie, na jakiejś półce stoi sowa. Na krzaczkach z tyłu kolejne ptaszki. W środku widzimy sarenkę, która jakoś przywędrowała na to wiejskie podwórko, a w głębi widzimy boćka, który stoi na gnieździe. Dwie figurki dziecięce, malutkie, wyglądają jak te pacynki, które już wcześniej projektował Tadeusz Makowski. I znów podwórko. I znów mnóstwo zwierząt. Popatrzcie, ile tych zwierzaków jest tutaj. Począwszy od góry, widzimy czerwonego koguta, tuż obok okrąglutką kurkę. W środku przedstawienia ogromny indyk. Popatrzcie na jego czerwone podgardle. A po lewej stronie pięć kaczek. Popatrzcie na ich szerokie łapy, na dzioby. Niemal słyszymy klekotanie tych dziobów. A za nimi z patyczkiem w dłoni, może pastuszek, może chłopiec pilnujący tego statka. Ma trójkątną czapeczkę na głowie, wpatrzony w nas okrągłe oczka. I spójrzcie, jak namalowane jest światło na tym obrazie. Płynie do nas tak niemal, jakby ktoś chlusnął tym światłem. Od prawej strony obrazu wpływa na środek i oświetla statko kaczuszek. To ostatni obraz, który Wam dzisiaj pokazałam. Jak Wam się podobał świat przedstawiony przez Tadeusza Makowskiego? Czy chciałybyście się znaleźć w tym świecie? Czy ten świat jest podobny do tego, w którym Wy na co dzień spędzacie czas? Mam dla Was zadanie plastyczne. Spróbujcie namalować, przedstawić swojego ulubionego przyjaciela, czy też kogoś z rodziny, swojego rówieśnika. Na pewno poprzez tę izolację, w której żyjemy, tęsknicie za swoimi rówieśnikami. Ale namalujcie te postacie w taki sposób, w jaki tworzył je Tadeusz Makowski. Czyli na kolorowej kartce, czy ją pomalujecie farbą, czy wyjmiecie ją z bloku papieru kolorowego, wszystko jedno, zbudujcie postacie za pomocą figur geometrycznych. Wytnijcie kolorowe trójkąty, kolorowe prostokąty, kolorowe koła. Domalujcie oczy, nosy. Niech te postacie zostaną stworzone z figur geometrycznych. Do tego filmu dołączona jest wykreślanka. Jeśli uważnie przyglądałyście się, jakie zwierzęta występują na obrazach Tadeusza Makowskiego, bez trudu je na pewno znajdziecie na tej wykreślance. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już niebawem w galeriach Muzeum Narodowego w Warszawie.